Majka przygotowała cztery proste pytania. Uwaga, to będzie polegało na tym, że jeśli ktoś zna odpowiedź, podnosi rękę do góry, Majka wybiera osobę, która będzie odpowiadać. Osoba przychodzi na środek, może się nam przedstawić, wypadałoby się przedstawić, z której klasy i jakie jest imię oczywiście. Odpowiadamy na pytanie, a nagrodami dzisiaj, uwaga, mamy taki zestaw upominków. Zaraz wam pokażę, co będzie można. Między innymi oczywiście idzie jesień, znaczy mamy jesień. I warto mieć taki odblask. Widzę, że nie warto, a konieczne jest, jeśli się poruszacie poza terenem zabudowanym. Taki odblask jest wymagany. Na ręce, nie wiem, na nodze gdzieś w widocznym miejscu. Więc takie będzie można wygrać. Teraz tak, naklejka naszego zespołu Testimonium z naszym logo i z takim barcodem. Jak się zeskanuje ten kod, to się przechodzi na naszą stronę internetową. I specjalny obrazek, który otrzymaliśmy może nie od samego papieża, ale od osoby bardzo blisko z papieżem związanej. Obrazek Matki Bożej, szczególny. Także zapraszamy do konkursu. Zaczynamy. Myślę, że na początek takie najprostsze pytania, żeby gdzieś tutaj się ktoś odważył. Jak nazywał się Jan Paweł II przed wyborem, tak, i przed nadaniem sobie tego imienia? Nie wiem, kto to był pierwszy, ciężko zauważyć. To może tutaj dziewczyna z pierwszego rzędu będzie najbliżej. A kto odpowiadał? Super, dla ciebie proszę prezenty i obrazka. Wielkie brawa, dziękujemy. Kolejna osoba. Drugie też takie bardzo banalne pytanie, też jeszcze na rozgrzewkę. Gdzie się urodził Karol Wojtyła? I może przynajmniej ktoś pamięta, w jakim roku, jak już nie dokładną datę, to może rok do tego. Tu poproszę. Tak, tutaj ciebie, tak się wyrywałeś. Cześć, jak masz na imię? W której klasy? Super. Jaka jest odpowiedź? Nie, nie Kraków. Ktoś podpowie może? A rok pamiętasz? Nie. No nie Kraków, to nie wiem, czy tutaj jakaś mała nagroda pocieszenia, czy na odwagę tylko. O. I ktoś inny, kto zna, gdzie? To proszę cię. Jak masz na imię? Dziewięciok. Z jakiej klasy? Piątej D. Super. I jaka jest odpowiedź? Wadowica. Wadowica, dokładnie. Nie w Krakowie. W Krakowie to on żył potem, ale urodził się w Wadowicach w 1920 roku. Brzmi bardzo, bardzo dawno temu. Dobra, teraz trochę trudniejsze pytanie, ale już padły dzisiaj te informacje, jak ktoś nas słuchał, albo tutaj pana katechety, który nas przedstawiał, to myślę, że będzie znał odpowiedź. Kiedy został wybrany Jan Paweł II na papieża? Chodzi tutaj nie tylko o datę, którą jakby znamy, jeszcze o rok również. Może ktoś wie. To tam widzę taka dziewczynka w zielonkawej bluzce. Cześć, jak masz na imię? Hania. I z której klasy jesteś? Idę. I w takim razie, jaki to był rok, jaka data? Rok pamiętasz? Nie. Dobra, za odwagę już to akceptujemy. Rok to był 1978. I ostatnie pytanie. Jakie hasło towarzyszyło naszemu papieżowi? Nie to, który teraz mamy rok, tylko papież miał takie główne hasło. Oddawał się Maryi, podpowiem tym hasłem. Może ktoś wie?
to proszę. No i jak w miotu? Chodzi o zupełnie inne. Czy ktoś może wie? Dziękujemy Ci bardzo. Bo to bardzo ważna dewiza naszego papieża. Cześć, jak masz na imię? Z której klasy? Super. I jak odpowiedź według Ciebie? Dzień papieski. Tak, wiesz? Super, super. To zapraszamy, jak masz na imię? Super. Właśnie o to hasło chodziło, Totus Tus, cały Twój, tak mówił Jan Paweł II, takim hasłem oddał cały swój czas sprawowania tego bonifikatu, tak? A teraz zagramy najbardziej rockowo, najmocniejszą piosenkę z naszego repertuaru, nosi tytuł Nareszcie. Za chwilę Majka zaśpiewa listę takich ludzi, którzy być może są gdzieś na marginesie naszego życia. Bezrobotni, bezdomni, niekochani, gdzieś wyśmiani, odetchnięci. Czasami my się tak czujemy, prawda? Słuchajcie, bardzo proszę na ciszę, bo to jest bardzo ważny tekst tej piosenki. W ogóle zwracamy uwagę na tekst, bo ten tekst niesie bardzo duże wartości. Myślę, że Wam się przyda. Jak nie dziś, to kiedyś, jak zapamiętacie. Piosenka nosi tytuł Nareszcie. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Jestem sama i smutny i
Teraz szczególna pieśń dla, myślę, że też dla Jana Pawła II, ponieważ jest to pierwszy hymn polski. Znacie tytuł pierwszego hymnu Polski, może starsi? Jaki nosi tytuł? Jedno słowo na B. Znacie? Jaki nosi tytuł pierwszy hymn Polski? Jeszcze głośniej? Nie, Rota nie. Bogu Rodzice. Pieśń, która zagrzewała nasze rycerze pod Grunwaldem. Może starsi pamiętają chociaż datę bitwy pod Grunwaldem. 1410. Pięknie, tutaj nawet młodsi wierzą. Ta pieśń towarzyszyła narodowi polskiemu w czasie koronacji Jagiellonów, w czasie wyprawy pod Wiedeń. Król Jan III Sobieski zatrzymał się na Jasnej Górze. Z pewnością też ta pieśń wtedy była używana i zwyciężył. Zeszłe stulecie, cud nad Wisłą, coś co po ludzku było niemożliwe, dzięki wstawiennictwu Matki Bożej zwyciężyliśmy. I tak samo w naszym życiu możemy poprosić Matkę Bożą, nawet w takiej modlitwie pod Twoją obronę, którą odmawiasz w autobusie, gdzieś idąc na ważne spotkanie, jakiś egzamin czy coś, odmów i zobaczysz, jeśli powierzymy to wszystko, co nam trudne, co nas czeka, co niepewne, Matce Bożej wtedy możemy być pewni. Jak nie dzisiaj, jutro za tydzień będziesz potrzebować pomocy, pamiętaj, zwróć się do Matki Bożej. Ja się muszę przygotować do tego, także oddam na chwilę mikrofon Majce. Poczekamy jeszcze chwilę na Sebastiana. O, bo on ma taki specjalny, specjalny strój. Żeby był podobny do naszych rycerzy. Podobnego orła piastowskiego mieli nasi rycerze pod Grunwaldem. Gdzieś też to dostaliśmy na jakimś turnieju rycerskim. Posłuchajcie w rockowej wersji pierwszego hymnu Polski. Bogu Rodzice.
pora się powoli pożegnać. Ostatnia nasza piosenka. Miłość i szansę dziś daj. Jeszcze jedno słowo. Tak, okej, wszystko będzie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor, wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego koncertu, szczególnie waszemu panu katechecie. Wielkie brawa dla nich, wielkie brawa dla organizatorów tego koncertu. Szczególnie dla pana katechety. Dla pani, która przygotowała tutaj piękną dekorację. Brawa dla pani, nie wiem kto to jest, ale piękna dekoracja. Pani? Pani Basia. Brawa dla pani Basi oczywiście. Pamiętacie naszą nazwę? Testimonium. Jak sobie wpiszecie w Google testimonium, my na końcu ty, jak na początku jak Tomek. Ale jak może masz komputer, to sobie w domu poszukasz. Będzie filmik z tego koncertu, będą zdjęcia, możesz zobaczyć też inne teledyski. Zapraszam na naszą stronę testimonium.pl oraz na nasz kanał na YouTubie. Facebooka nie mamy, mamy tylko kanał na YouTubie. Możecie subskrybować, oglądać i zapraszamy do tego. Ale co najważniejsze, żeby nasz przyjazd tutaj jakoś pozostał w waszej pamięci, to dwa słowa jeszcze. Słuchajcie, fajnie, że jest cisza, bo to jest bardzo ważne. Jak ci się rozładuje telefon, to biegniesz po ładowarkę. Jak gdzieś wyjeżdżasz, to zawsze musimy pamiętać o ładowarce. A jak się nam rozładuje serce, dobroć, miłość, możliwość czynienia dobra, to co robimy? Podłączamy się do źródła, tak? Dobra, prawdy, piękna, miłości. A to źródło jest Eucharystii. Tam codziennie Pan Jezus na ciebie czeka i możesz się zasilić. Bo człowiek, tak mówiliśmy, to nie tylko ciało i potrzeby ciała, ubieranie, pożywienie, ale też jest dusza, która ma swoje potrzeby. Msza Święta, Eucharystia, ładowanie serca. A druga sprawa, jest są fajne aplikacje, czy to na iOS-a, na Androida, na mobil, fona, to jest też na tego, na Windowsa, na mobilnego. Można ściągnąć aplikację pod nazwą Pismo Święte. I można sobie czytać codziennie jakiś cytat. Myślę, że patron dzisiejszego dnia Jan Paweł II też nam chciał to przekazać, żebyśmy czytali Pismo Święte, żebyśmy słuchali Słowa Bożego. Każdy to może zrobić. Ja to robię, co robię dzisiaj i robię to od 30 lat, bo kiedyś ktoś mnie namówił w radiu do czytania Pisma Świętego. Ja to zrobiłem, tak miałem nowiutkie od pierwszej komunii, nieotwierane. I sobie tak otworzyłem, a kiedyś miałem takie długie włosy dotąd, chodziłem w czarnej kurtce i grałem bardzo ciężką muzykę thrash metalową. I w ogóle byłem bardzo daleko od tych klimatów, które teraz gram, ale dzięki jednemu cytatowi z Pisma Świętego moje życie się zmieniło. I zachęcam Was do tego, żeby czytać. Dwie sprawy. Ładujemy serducho w Mszy Świętej i czytamy Słowo Boże. Te dwie rzeczy, jak będą, to nasz koncert tutaj przyjazd nie był daremny. Na koniec, a może nie na koniec, może jeszcze coś będzie, Dekalog 10. Nie wolę.
Dziękuję za granie. Zagramy nasz przebój.